właściwie po tym, który idzie. Będziemy szli po... A, mniejsza z tym. No proszę. No to idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Jesteśmy z wami, witamy się. Zobaczcie, Lama 1, Lama 2. I nie uzgadnialiśmy tego, i nie uzgadnialiśmy. To jest najlepsze. Ja wchodzę, on już ma lamę. Słuchajcie, Comixlandia. Jest słonecznie na zewnątrz, ale ciągle co, zimno. Co widać, tak? Ale ciągle zimno. A my witamy was w przepięknej Comixlandii. Ze mną jest fantastyczny Łukasz. I świetny Przemek. Mamy słoneczne serca, lamy na koszulkach. To więc... idziemy z tym koksem. Jedziemy już. Idziemy. Idziemy. Idziemy z tym koksem. Ja zacznę. Dzisiaj chcieliśmy się z wami podzielić naszymi wrażeniami z lektury Idącego Człowieka autorstwa Jiro Taniguchiego. Bardzo zasłużonego Jiro Taniguchiego, któremu niestety w zeszłym roku się było zeszło. Bardzo nam jest z tego powodu przykro, gdyż pamiętamy Jiro Taniguchiego z wielu naprawdę wybitnych komiksów, które się na naszym rynku ukazały. Dla mnie taki jakiś drogowskaz to był Wędrowiec z Tundry, na pewno bardzo ważny był Ikar, razem z Mebiusem narysowany, stworzony. Natomiast dzisiaj mówimy o Idącym Człowieku, czyli takiej historii o panu, który sobie idzie. Prawda, Przemku? Sorry, ale ja cały czas mam w głowie, jakim cudem ten tytuł dostał nagrodę Eisnera. To po prostu w głowie mi się to nie mieści. Ale przepraszam cię, on nie dostał nagrody Eisnera. Poczekaj. On był nominowany do nagrody Eisnera. Nominowany. Jest to rzeczywiście już wielkie wyróżnienie, bo to tak jak nominowanie nominowany do Oscara. Natomiast, no tak, natomiast nie dostał tego Eisnera. To się dziwię, czemu został nominowany do Serio, słuchajcie, to jest... Nie rozumiem tego tytułu. Dobrze, więc ja może powiem, o co chodzi w Idącym Człowieku. Więc w Idącym Człowieku, jak nazwa... Łukasz fabułę robi. To będzie dobre, Łukasz fabułę tego tytułu robi. Jak nazwa wskazuje, główny bohater jest po prostu człowiekiem w swoich takich późnych latach 40-50, który po prostu idzie przed siebie, ogląda... Przemek, ogląda otaczającą go rzeczywistość takimi spokojnymi, powiedziałbym takimi melancholijnymi oczami i próbuje przeanalizować, co dookoła niego się dzieje, a przyznam wam i nie zaspoileruję wam bardzo, mówiąc, że nie dzieje się wiele. Nie dzieje się po prostu nic. Idzie, widzi na przykład, posłuchajcie, drzewa, które szumią i liście, które lecą na wietrze. Kamienie na wodzie. I powiem wam, że te liście lecą w tak niesamowity sposób, że no ja takich lecących liści jeszcze nie widziałam. I możliwe, że kapituła przyznająca nominację do nagrody Eisnera była oczarowana tymi... Ma fetysz liści. Kapituła ma fetysz liści, zdecydowanie ma. Ale Przemek, ja muszę powiedzieć, że jak zamknąłem oczy i przeczytałem te szsz, to ja po prostu słyszałem z tych kadrów ten wiejący wiatr po tych liściach. Shikaka. Mamy do czynienia z typowymi okruchami życia. Próbowałem znaleźć jakąś drugą głębię tego jego chodzenia, prawda? Ja rozumiem, może twórca Taniguchi, tak? Tak, chciał, Jiro Taniguchi chciał nam pokazać, że zbaczając z naszej drogi od punktu A do punktu Z, jesteśmy w stanie odkryć coś na nowo, prawda? Odkryć coś wyjątkowego, coś, co potrafi nas zaskoczyć. Albo też chodzi tutaj o to, tak widziałem moje stopy, albo z drugiej strony chodzi tak samo o tą kwestię podchodzenia do takich prostych, typowych spraw w zupełnie inny sposób, tak, które dają nam wiele radości. Właśnie prawda? te proste sprawy to chociażby to, jak zostały nazwane poszczególne rozdziały, prawda? Czyli tu na przykład mamy Po Tajfunie, tu mamy Długa Droga, no rzeczywiście jest to Długa Droga, tu mamy Noc, gdy spadają gwiazdy, następnie Zgubiona Droga. I znaczy, po tych tytułach mamy, myślimy, kurde, będzie coś fajnego Po Tajfunie, prawda? Co się będzie działo? Może ten idący człowiek będzie ratował innych ludzi, prawda? Może będzie im pomagał, może będzie wyciągnął z budynków zniszczonych. Znaczy, tak, zgadzam się z Przemkiem, że ja też miałem jakieś takie oczekiwanie podczas lektury, że ta droga dokądś go prowadzi. To znaczy, że jest jednak... Jest nudny, ale jest finał jakiś, prawda? Tak, no właśnie. Tak. No tymczasem nam nie udało się tego finału odkryć, ale bardzo możliwe, że my po prostu w naszej drodze życia jeszcze za blisko daleko nie chodziliśmy i nie dojrzeliśmy tego. Zresztą spójrzcie na mnie, czy ja chodzę? Hello. Ja biegam! Właśnie, to jest ta sprawa. Ja też nie chodzę, tylko biegam, a po mieście, po Warszawie po prostu latam chodząc, więc po prostu możliwe, że my nie czujemy tego... A może o to chodzi temu właśnie twórcy, żebyśmy na chwilę się zatrzymali. W tym tempie życia, żebyśmy zrobili ten stop. Łukasz jest z Warszawy, zapierdziela non-stop, biega lewa, prawa. Ja pochodzę ze wsi. I szczerze, na wsi to życie było wolniejsze. No tak, ale teraz przyjechał do Warszawy i wszędzie jeździ, posłuchajcie, bryką, no. Albo nie bryką, biega z tramwajem. No.
Już tramwajem? Tak. O, przepraszam, okej, komunikacja miejska, szacun. Ale wracając, moi drodzy, do idącego człowieka. Jest to niewątpliwie świetnie narysowana historia. Też bym polemizował. I rzeczywiście... Widziałem lepiej. Naprawdę, wszystko tutaj widziałem lepiej. Ja nie wiem, o co chodzi z tym Eisnerem, bez jaj. Widziałem 100 razy lepsze tytuły, lepiej narysowane, bardziej ambitne. Zaraz mogę pójść do tej półki z mangami i pokazać ci 36 innych tytułów, które są narysowane wybitnie. Nie mangowo, tak samo jak to. Bardzo realistycznie. Przyznaję, że jeżeli chodzi o dzieła... Wiem, o co chodzi, sorry, że się przerwę. Japończycy nie umieją rysować psa. Mają problemy z psem, a tutaj pies jest narysowany genialnie. I dlatego po prostu ten tytuł tak jest popularny. Mi się podoba bardzo rozdział, który jest narysowany w kolorze. Niestety nie mogę się ustosunkować, odnieść do tego. Jest taki jeden rozdział. Jest taki. Nie mogę się odnieść do tego rysunku psa, gdyż nie znam na tyle kultury japońskiej, aby tutaj się o psie wypowiadać. Ale rzeczywiście ten pies tutaj fajnie wygląda, ale on jest chyba na czterech stronach, więc i na okładce. Mniejsza z tym. Ja myślałem, że może ten pies coś znaczy, że może ten pies jakoś tą całą fabułę połączy, prawda? Nie wiem. Jiro Taniguchi, idący człowiek, to historia w moim mniemaniu dla osób, które mają problemy z usypianiem w nocy, dla osób, które rzeczywiście lubią się wsłuchiwać w szum liści płynący z kadrów i dla osób, dla których takie niespieszne, spokojne, bardzo bym powiedział powolne narracje są tym, co one lubią, gdyż to dla większości z nas, wpisanych w jakiś ten pęd dookoła, ten szum, nie liści, tylko życia, ta historia może być cokolwiek taka płynąca z boku. Ja zasnąłem 3 razy czytając ten komiks, ale uparłem się, że go skończę i go skończyłem. Albo dla ludzi, którzy mają problemy z czytaniem, bo dialogów jest bardzo mało, tak więc myślę, że możecie się nauczyć czytać właśnie na tym tytule. Słuchajcie, no niestety muszę być bardzo brutalny, ale daję temu tytułowi 6 na 10, z racji tego, że nie jest to tytuł badziewny. Ten tytuł na pewno coś wnosi. Staram się znaleźć to drugie dno w tym tytule, tą głębię, te filozoficzne przemyślenia. Może są, może nie ma, ale jak patrzymy na ten tytuł powierzchownie, chcemy po prostu coś przeczytać, coś innego, jeśli chodzi o manga, aniżeli superherozi, to tak naprawdę ten tytuł no, mało oferuje, jeśli mam być szczery, więc 6 na 10. Kreska jak najbardziej jest bardzo ładna. Kreska jest super, ale jak już powiedziałem, nie z kreską wybitną. I może by nawet ta kreska podbiła do 6,5, do 7, ale no fabuła, która nie ma zakończenia. Ja rozumiem, że to są pewne historie, prawda? Jest to zlepek historii człowieka idącego, ale to tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Kiedy kończymy, zamykamy ten tytuł, siedzimy i tak się zastanawiamy, o czym ten tytuł konkretnie był, do czego on mnie poprowadził. Nie ma tutaj naszej własnej drogi, prawda? Tej drogi, którą my również byśmy mogli połączyć z tym tutaj głównym bohaterem, więc dla mnie na obronę mogę powiedzieć, że jest to historia absolutnie pięknie wydana, papier kredowy. Tak, tak. Bardzo, no to okładka ze skrzydełkami. To są, wiecie, takie rzeczy, które powiedziałbym każdy fan lubi przytulić sobie, może wziąć do rączki, pocieszyć się. Druk ładnie pachnie, właściwie farba drukarska. Są różne uzależnienia. 6 na 10 jest bardzo uczciwą oceną. Ja myślałem, że Przemek powie 4 na 10, a ja będę tym dobrym gliniarzem, który powie 6 na 10. Po prostu jest piękna formą, ale treści ja tu specjalnie nie dojrzałem. Możliwe, że kapituła Nagroda Eisnera zupełnie inaczej niż my. Po prostu przeczytała tyle bardzo dynamicznych i mocnych amerykańskich historii. Że szukała rynku amerykańskiego, że wzięła coś po prostu z kraju kwitnącej wiśni, co było takie spokojne. Orientalne, z szumem liści i wiśniami w tle i to spowodowało, wiśnie, że tak. Są dobre w marynacie. Natomiast to niestety musimy się z nią nie zgodzić i nie tylko, że nie nominujemy tego do nagrody Bzikulo komikslandiowej, ale no po prostu jest to słaba historia. Słuchajcie, jest to słaba historia i no jak jeżeli... Jakby Sławomir powiedział, jedziemy, to my mówimy, idziemy! Jeżeli nie jesteście wielkimi fanami Taniguchiego, ja akurat jestem, natomiast jeżeli nie jesteście wielkimi fanami Taniguchiego, no to po prostu 2 razy się zastanówcie, bo ta historia was może uśpić i trochę zmęczyć. Także, no niestety, 6 na 10. Trzymajcie się. Trzymajcie się, na razie.